A jak nie zapali? Tym razem może zapali, ale trzeba sprawdzić stan akumulatora i go wymienić z podtrzymaniem napięcia i adaptacją. I ty to wszystko sam zrobisz? Jednym przyciskiem. Wchodzę na batterypoint.pl i umawiam wizytę w najbliższym warsztacie. Mechanicy przeprowadzą test, w razie potrzeby wymienią akumulator przy pomocy specjalistycznych urządzeń. Battery Point.